Studio Krynica, Marek Jaśkiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także naszego dzisiejszego gościa, pan marszałek Witold Kozłowski. Jest na Krynickim Deptaku w naszym mobilnym studiu. Witam, dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie marszałku, Krynica Forum 2023 dobiega końca. Jak Pan podsumuje, jak Pan oceni to wydarzenie? No, można powiedzieć, że już zakończyło się forum. Teraz, jak to w zwyczaju, trwają prace rozbiórkowe tych różnych tymczasowych namiotów, różnych tymczasowych budowli. Natomiast no, nie sposób nie być zadowolonym, żeby nie powiedzieć więcej szczęśliwym, ze względu na to, że to było szczególne wydarzenie, nie tylko w skali Krynicy Małopolski, ale w skali naszego kraju. Od niepamiętnych czasów było u nas dwóch prezydentów, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który zresztą nieustannie nas wspiera w różnego rodzaju przedsięwzięciach, bo i dotyczyło to Igrzysk Europejskich, trzecich Igrzysk Europejskich, ale i też objął patronat honorowy nad Krynicą Forum, zaprosił szczególnych gości, wśród których był pan prezydent Litwy, były prezydent Słowenii, ale też to trzeba podkreślić bardzo mocno pan premier Republiki Korei wraz z dużą delegacją i biznesową, i delegacją polityczną. I tutaj też odbyło się pierwsze forum polsko-koreańskie, no, które było takim też wyrazem z wydźwiękiem zbliżenia się naszego obydwu krajów pod względem tego ciężkiego biznesu. Wszyscy przecież wiedzą, że w tej chwili Polska realizuje ogromne transfery zbrojeniowe, ale też przygotowania trwają do budowy elektrowni atomowej. Już pomijam pozostałe obszary wymiany gospodarczej, która gdzieś oscyluje już blisko 10 miliardów dolarów, więc można powiedzieć, że te wszystkie kwestie związane z tym wydźwiękiem polityczno-ekonomiczno-gospodarczym zostały osiągnięte w 100%. Ponadto no, urok Krynicy, Szanowni Państwo, perła polskich uzdrowisk, przepiękny, zrewitalizowany deptak, sam ten branding, który nas jeszcze otacza, bo jeszcze nie wszystko zostało rozebrane. I co jest ważne, musiał być chwilowo zamknięty, bo wokół tego też krążą różne opinie, ze względów czysto na wymogi Służby Ochrony Państwa. No, tego się nie przeskoczy. Prezydent gościł dwa dni w Krynicy. Tak, pan prezydent był aż dwa dni w Krynicy, brał udział w wielu panelach, miał wiele wystąpień, spotkań, ale w porównaniu do tego, co było kiedyś, to naprawdę niewielka, wydaje mi się, uciążliwość, bo kilka dni przed i myślę z 2-3 dni po i wszystko wróci do normy, więc pogoda była różna, była świetna w pierwszym dniu, w drugim dniu, żeby nas troszeczkę schłodziło, to schłodziło emocje. Dzisiaj jest pogoda piękna znowu. Także, no ale to akurat od nikogo nie zależy. Cieszmy się, że nie było jakichś anomalii pogodowych, które by mogły nam utrudnić przeprowadzenie Krynicy Forum. Natomiast podsumowując, ja naprawdę jestem bardzo zadowolony i wielkie dzięki dla pana prezydenta, jego środowiska, najbliższych współpracowników, no i oczywiście też dla Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, który był tym głównym organizatorem, operatorem, dla pana dyrektora programowego Maćka Zdziarskiego, który naprawdę wykonał ogromną, niewyobrażalną, tytaniczną pracę, żeby te panele miały swój mocny wydźwięk merytoryczny, żeby kończyły się ciekawymi wnioskami czy rekomendacjami do rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Trzeba podkreślić, że to jest dopiero druga edycja tak naprawdę Krynica Forum, a ranga tego wydarzenia jest w tym roku ogromna. Mówimy, prezydent Andrzej Duda, prezydent Litwy, premier Korei Południowej z delegacją,
2,5 tysiąca uczestników tych paneli, media no, koreańskie, bo też mieliśmy okazję spotkać kolegów z Korei. Także naprawdę ta ranga była bardzo wysoka, bardzo duża. No, pod tym względem nie ma żadnej wątpliwości, że w tym roku to było największe i najważniejsze wydarzenie. Ja nie mówię o ilości, bo są wydarzenia, gdzie jest więcej niż tutaj około, w tej chwili już wiemy, że ponad 2700 uczestników było zarejestrowanych, ale nam nie chodzi o ilość. Naprawdę to nie jest wybór na ciągłe poprawianie rekordu ilościowego. My bardziej koncentrujemy się z organizatorem na tym, aby to były wysokiej jakości dyskusje, panele, z których będą wynikały naprawdę mądre rekomendacje na przyszłość. Bardzo mocno w tym roku zostało zaangażowane właśnie dzięki dużej pracy pana Maćka Zdziarskiego środowisko naukowe Krakowa. No przecież Kraków to drugi ośrodek uniwersytecki w Polsce i jest z czego czerpać i to know-how jest olbrzymie, drzemie tam. Wystarczy po prostu tak, powiem panie redaktorze, po ludzku porozmawiać, umówić się. Nasza Rada Naukowa do spraw strategicznych kierunków rozwoju Małopolski, którą tworzą właśnie wszyscy rektorzy, też była zaangażowana w to przedsięwzięcie. Inaczej mówiąc, różne środowiska współpracując wytwarzają jednak pewną synergię, która podnosi poziom takiego wydarzenia i utrwala jego stałe miejsce w przyszłości. Ja mam tylko taką nadzieję, że ci, którzy przyjdą po nas, będą to kontynuować, bo wy nawet nie wiecie, gdzie mieszkacie i co macie. Powiem szczerze, Krynica, ten deptak, te urokliwe budowle mają coś w sobie tak nieprawdopodobnego i niepowtarzającego się gdzie indziej, że to jest jedyne miejsce, gdzie tego rodzaju wydarzenie może się odbywać, ale z takim kolorytem atrakcyjności, niepowtarzalności tego miejsca. Krynica sprzyja biznesowi i jeśli o nim mowa, podczas forum nie mogło zabraknąć Wieczoru Małopolskiego i Nagród Gospodarczych Województwa Małopolskiego. Tak, wyróżniliśmy wiele firm, od tych najmniejszych do największych w 4 kategoriach, ale ja zwrócę uwagę na dwa wyróżnienia szczególne, mianowicie nagroda dla polskiej tej małej przedsiębiorczości, którą odebrał w sposób symboliczny pan prezes Roman Kluska i zobowiązał się do przekazania tej nagrody panu premierowi, który powinien ją mieć na biurku i bez przerwy mu powinna przypominać, że jest potężny obszar małej przedsiębiorczości, który naprawdę ma ogromny wpływ na budowanie krajowego produktu brutto. I to jest jedna ważna rzecz, a druga tą nagrodę specjalną Marszałka Województwa i Rady Gospodarczej, którą w tym roku, no osobiście wygłaszałem laudację, przyznaliśmy Orlenowi spółka akcyjna za szereg działań w tym bardzo trudnym okresie. Stabilizowanie cen energii, paliw, wspieranie sportu, tego, od tego najniższego do najwyższych półek, wspieranie dużych instytucji kultury, dużych wydarzeń kulturalnych. Naprawdę w COVID-zie to, co robiła ta spółka dla nas wszystkich, my już tak, no był COVID, nie ma, już zapominamy, ale pamiętajmy o tym, że wtedy umierali nasi członkowie rodzin, bliscy, znajomi, przyjaciele. Było bardzo trudno i przecież nikt inny jak właśnie rozpoczął to PKN Orlen, a później też inne spółki sprowadzały niezbędne medykamenty, środki ochrony osobistej, które były wtedy tak bardzo potrzebne. To oni pierwsi to robili i to robili z własnych środków. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, gdyby
PKN Orlen nie był polską spółką, tylko jakiś kapitał zagraniczny by na pewno by nie pomagali. Jestem przekonany, raczej by szukano podniesienia swoich wyników finansowych w tak trudnym okresie dla nas wszystkich, niż wspierania rodzin polskich po prostu, bo to się wszystko przekłada na wsparcie dla rodzin. Niższe ceny energii to generalnie też niższe, chociaż no nie ukrywajmy, no, inflacja daje znać o sobie, chociaż w tej chwili jest coraz niższa, mam nadzieję, że niedługo już będzie jednocyfrowa. Ale to też dzięki tym działaniom, które PKN realizował jako duża korporacja. No tak trochę prywatnie powiem. Miło było jechać na wakacje i na Słowacji mijać Orlen, stację Orlen, i na Węgrzech mijać stację Orlen, polskie stacje benzynowe. Mało tego. Nie tylko jest miło stację Orlen mijać, ale też wejść na tą stację i zobaczyć, jak one są ekskluzywnie realizowane. Więc to też jest dawanie świadectwa o tym, jaki Polska zrobiła ogromny sok. Jak niedawno byłem w Rzymie, no naprawdę, jak człowiek popatrzy na te stacje benzynowe w Rzymie, nawet w centrum, gdzież to do Orlenu? No tak. A propos turystyki, bo weszliśmy troszeczkę na temat turystyczny. Takie wydarzenia jak właśnie Krynica Forum, jak Europejski Festiwal Biegowy, jak Igrzyska Europejskie, które przecież też odbywały się w naszym regionie, znacząco wpływają na promocję Małopolski i Krynicy na świecie. Krynica zanotowała już w tym momencie rekordową liczbę, ponad miliona turystów do tego momentu, a Małopolska znaczący wzrost turystów z zagranicy, bo w lipcu bodajże było to około 150% wzrostu. No tak, wszyscy ci, którzy uważają, że to są przypadkowe rzeczy, się grubo mylą. No, to jest efekt bardzo mocnej polityki promocyjnej realizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną, przez nasz urząd, ale też przez wszystkie inne samorządy. Każdy na swój sposób, za pomocą swoich środków, promuje swoją najbliższą wspólnotę. Robią to też oczywiście organizacje pozarządowe, korporacje różnego rodzaju, więc to summa summarum powoduje, że miesiąc czerwiec, oczywiście tu Igrzyska były tym takim wiodącym wydarzeniem, bo to przecież największe wydarzenie sportowe w historii naszego kraju, nie oszukujmy się. Czerwiec, miesiąc największego ruchu na lotnisku w historii tego lotniska, Balica. Czerwiec to 40% wzrost ruchu turystycznego w Małopolsce, szczególnie, tak jak pan powiedział, tego ruchu zagranicznego. Lipiec 150%. To niewiarygodne rzeczy. Jeszcze raz podkreślam, to nie bierze się znikąd, to jest efekt po prostu bardzo dobrej promocji naszego regionu i tutaj, i za granicą, bo jest przecież jeszcze Polska Organizacja Turystyczna, która podejmuje szereg różnego rodzaju na międzynarodowych targach zadań z zakresu promocji całego kraju. Ale to, że do nas przyjeżdża tak dużo turystów, no to już jest w dużym stopniu efekt naszej pracy. Z tego się trzeba cieszyć, bo panie redaktorze, turyści przyjeżdżają, zachwycają się atrakcjami turystycznymi, podziwiają Krynicę, kosztują produktów regionalnych, produktów tradycyjnych, ale też zostawiają pieniążki. A te pieniążki gdzie trafiają? Trafiają do kieszeni tych ludzi, którzy zajmują się obsługą ruchu turystycznego, a w konsekwencji poprawiają byt każdej rodziny małopolskiej. No tak, i trafiają też do samorządów, tak jak oczywiście w przypadku Krynicy. Krynica tą opłatę uzdrowiskową podwaja, no bo uzyskujemy dotacje również z ministerstwa. Oczywiście wszyscy płacą podatki z tego tytułu, i ci usługodawcy, i handlowcy, no wszyscy, którzy na tym rynku funkcjonują, również mają wpływ na to, że zwiększają się dochody również i Skarbu Państwa, i jednostek samorządu terytorialnego, bo to wszystko jest jeden wielki system powiązanych naczyń. No tak, ta inwestycja w promocję, ona się będzie zwracała przez wiele, wiele lat. Z ciekawości powiem, panie redaktorze, ekwiwalent promocyjny
za igrzyska, za zaledwie 2 miesiące, czerwiec i lipiec, a to jeszcze będzie trwało w czasie. Tak, tak. Jest na wysokości 595 milionów złotych. Wyobraźmy sobie, kiedy my byśmy, skąd wydali tak potężne środki na promocję w Europie naszego kraju, naszego regionu, Krakowa i wszystkich tych miast, które brały udział w tych igrzyskach. Podobnie festiwal Piękna w Nowym Sączu. To już jest ekwiwalent na wysokości około 250 milionów, a raptem wsparliśmy to wydarzenie 1 700 000 brutto. No, nomen nomen te pieniądze organizatorzy zostawili u właścicieli hoteli, no tak, którzy wypłacają pensje dla swoich pracowników, a ci pracownicy zanoszą do domu i rodzina się ma za co utrzymać. No więc mówienie tych, przepraszam za to słowo, tych głupot o wyrzucaniu pieniędzy w błoto, to ja ciągle kwituję, pokażcie mi, gdzie jest to błoto, ja pójdę i pozbieram te pieniądze. Dokładnie tak. Warto promować Małopolskę, warto promować Krynicę. Panie Marszałku, dziękujemy pięknie za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców i gości Krynicy Zdrój. Przepraszamy za krótkotrwałe niedogodności związane z przeprowadzeniem Krynicy Forum, ale wierzcie państwo, to nie była aż tak dużej wielkości, ilości, niedogodność, ale będzie się nam to zwracało w przyszłości wielokrotnie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Moim państwa gościem był marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.